Hej, hej! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloom City, czyli z naszego miasta małpek. I co tu nas czeka na początek? Incoming attack! Tiger Tommy nas zaatakował. Będziemy się bronili oczywiście. Zobaczymy, co z tego tutaj nam wyjdzie, co w ogóle jesteśmy w stanie się tutaj obronić przed nim. I pamiętajcie oczywiście o łapeczkach, żeby łapkować filmiki, żebym wiedział, że ta seria jest tą, którą wy chcecie, żebym ja prowadził. Jest kilka serii, które są tak na niszu, na niszowej takiej jakby puli i one prawdopodobnie znikną, ale to zobaczymy jeszcze w planie, jak to widziałem później, więc pamiętajcie o łapkach, o komentowaniu, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Też na Facebooku wchodzi teraz tryb troszeczkę tutaj odnośnie losowania gierek, więc jak ktoś ma ochotę, zapraszam Was na Facebooka. Na innych mediach prawdopodobnie też takie coś będę wprowadzał powoli, więc Instagramy też pewnie takie coś tutaj mogą dostać. Defender, zobaczymy, co tutaj w ogóle będzie, co to w ogóle, o co tutaj come on. Poziom trudności jest trzeci. Tiger Tommy ma poziom 11, wybrał taką mapę, on wybrał, czy to sama się wybrała, nie wiem, nie mam pojęcia. Startuje z kasą 1150, czyli tak jak przedtem. Wezmę sobie tutaj jeden bufor, bo to ma być defense, więc czemuż by nie. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. A, czemu nie ma kamerki? Kamerkę policzyłem Hardenkowi, bo akurat w tym czasie on prowadził live'a swojego i niestety nie miałem możliwości tutaj korzystania z kamerki przez to właśnie, z tego powodu. Więc teraz wam mówię, że to jest związane właśnie z tym oto, z tą oto rzeczą. I dobra, spróbujemy tutaj coś osiągnąć. Mamy tutaj troszkę fajnie to zbudowane, będzie to w miarę porządeczku. Fajnie, że te ninja małpki też są uznawane jako te lepsze i to jest spoko. Okej, dostajemy tutaj innego buffa. Kolejnego ustawmy w tym miejscu, dajmy mu też shurikeny, które będą się tutaj przebijały przez baloniki, czy odbijało od baloników nawet. I dajemy troszeczkę turbo. 11 fal przed nami jest. Nie mogę dawać pełnego turbo, no dobra, w porządku. No i co teraz czeka? Co tu nas będzie czekało? Postawimy jeszcze te tutaj blokujące później. Wiem, w którym miejscu jeszcze. Chyba na samym końcu gdzieś. Dokładnie na samym końcu chyba je postawimy. No tak chyba mi się wydaje, ale 8 zakaz potrzebujemy na to. No, jeden tutaj nasz pakiecik, ten busta dał nam 400 kasy. No ale wydaliśmy teraz drugą małpkę, co też według mnie jest dobrym wyjściem. Poziom medium nie powinien być aż taki trudny dla nas. Taką mam wielką, olbrzymią, przeolbrzymią nadzieję. Ile brakuje? Jeszcze nawet połowy nie mamy, fuck. No, jestem mega ciekaw, co tutaj się będzie działo. Czy my w ogóle tu mamy szansę? To nie. Zbieramy teraz na Spike Factory. Dokładnie, Spike Factor to będzie wszystko musiało nam obronić. No, już się zaczyna tutaj rozkręcać, jak widzicie. Mamy tu jeszcze jedną małpkę, więc spoko. Liczę, że damy sobie radę. Okej, jest. Stawiam go w tym oto miejscu. Czyli ten punkt ostatni, on właśnie będzie tutaj nam bronił. Więc zawsze to jest nasze kolejne tutaj wsparcie, kolejna nasza linia obrony. Teraz lepsze tutaj zbudujemy. Wydaje mi się, że powinniśmy dać sobie jak najbardziej radę. Dajmy tutaj upgrade game, żeby był jeszcze mocniejszy, temu damy większy zasięg i speed, to jest zasięg i speed, z tego co pamiętam. No i teraz co, to jest fala, która? Szósta fala. Coś mam taką skryte przeczucie, że chyba się obronimy. To jest poziom medium, więc powinniśmy. Mam nadzieję, że mi tutaj sterowca nie wysłałeś. Tiger Tommy. A wiecie jak to jest? Na pewno nie jest nikt z was, nikt z widzów. Bo bym po prostu to widział. A jak nie, to się pochwalcie, jeśli to faktycznie ktoś z was. Ale wątpię, żeby była taka szansa nawet. Zobacz, losowy atak, losowa osoba wybrała mnie i myślała, że ha, taki sobie tutaj safe, sobie tutaj coś próbuje, coś tutaj psuje, kombinuje. No nie, no przecież on nie ma żadnych z nami szans. No nie, proszę pana, to nie tak łatwo, to nie takie hop-siup. Damy radę, rzecz jasna. Musimy dać radę. Atakować! Bronić się! Dobra. I tu już mamy full upgrade, już tutaj jeden upgrade nam został. Ale to już nie ma ta fala. Tak naprawdę widzicie, w większości ta jedna nasza małpka broniła wszystko. Ta, no, faktycznie. Ten pierwszy atak przeszedł tutaj. Ta jedna fala poszła, aż doszła do tego miejsca, więc ona mogłaby nam faktycznie przejść. No ale teraz, to jak najbardziej, już dajemy radę. Boję się troszeczkę, jak będą jakieś elidowe, bo ich nie mam jak nawet wybronić. No ale chyba ich nie będzie. Oby ich nie było. Dajmy tutaj taką jeszcze rzecz, w razie czego. Gdyby coś tu miało się pokazać jakimś cudem.
damy tego jeszcze większego, jeśli zdążymy. Nie, nie zdążyliśmy, obroniliśmy się. Czyli nasza wyspa została wybroniona. 10, ono się jakiś tam rewanż? A dajmy rewanż, o co tu kaman? Later, Grzegorz, content territory, new territory, open now. Zobaczmy, o co chodzi z tym terytorium. Crash House, Road Camp, strategia jaka będzie. Come wiki to strong, send. A, albo grupami mogę wysyłać, albo od najgorszych do najsłabszych. Dajmy grupami. Make your attack extra strong. Nie no, damy zwykły. A, czyli poszło atakować, tak? No dobra, w porządku, zobaczymy co to kaman w ogóle. I spróbujmy te terytoria sobie spróbować osiągnąć jakikolwiek. Atakujemy w tej razie, zobaczymy co to będzie. O, co tutaj kaman? Ale czekajcie, czemu ja wreszcie nie zdobyłem sobie jeszcze moich rzeczy? No właśnie. Nie, to jest fal? Tu nie ma fal. Wiecie co? Mogę z tego wyjść, a później wrócić sobie? Bo ja chyba mam upgrade'y takie gotowe, które powinienem sobie tylko kliknąć i je zebrać, takie mam wrażenie. Ale nie, chyba mi już nie pozwoli później wejść w to. Nie, powinno pozwolić. Zobaczymy zresztą jak to będzie. Tak. Rewanż się udał. Teraz tu mamy upgrade'ik gotowy. To był ten upgrade'ik tutaj właśnie, hotshoty. Jeszcze szybsze, dajmy sobie. 2000 kosztowało, fakt, mogłem się zastanowić chwileczkę nad tym. Ale dobra, w porządku. Pozbierajmy tutaj te. Dobijemy chyba teraz jakąś rzecz, takie mam wrażenie. Okej, zbierajmy. Upgrade. No nie o to chodziło. Tu zbierzmy. Kasiorka, 1000 kasy, jak najbardziej się nam przyda. Tutaj też. Powinniśmy chyba zdobyć już. Tak, jest zdobyty. Dokładnie. Napełniony jest. Teraz co z niego zrobimy? Pierwszego dostaliśmy w prezencie, tak? I co, ale czekajcie, jego dostałem, czy co? Rewart pierwszy, teraz zbieramy na drugiego, tak? Dobra. W porządku. Teraz na drugiego mam zbierać. Tu jeszcze nic nie mam, tutaj. No dobra, w porządku. To co? Mamy to zdobyte. Ja bym chciał tutaj zobaczyć, o co tutaj kaman. W takim razie teraz bumerangi. Dajmy tutaj, to jest rewart, dostaniemy, więc zobaczmy, co tutaj nas będzie czekało. Ile rund? Very hard. Oj, okej, to jest tylko dla bumerangów, więc okej, w porządku. Już stąd wychodzimy, już uciekamy. Nie będziemy zawracali wam głowy, tak naprawdę. Luz, no co ja poradzę? Helikopter, chyba nie mam szans. Tam jest sens wchodzić, bo wtedy jakbym miał naprawdę ten wyższy level już, więc wiecie co, po prostu zdobądźmy sobie wyższe poziomy i później spróbujemy coś tutaj pokombinować, ale na razie nie mamy takiej możliwości. Potrzebujemy ten level zdobyć, więc spróbujemy tutaj pierwsze co zagrać sobie to jedną rundę taką. Dobra, postawimy, no i oczywiście lecimy teraz z koksem, bez przerwy, cały czas non-topper. On jest na końcu, więc będziemy mieli czas na upgrade'y jego. Więc tutaj powinniśmy sobie spokojnie z tym poradzić. Tak naprawdę bo teraz mogę sobie pójść, zrobić kawusie, czy tam herbatkę i wrócić za jakiś czas. A to nam będzie cały czas tutaj grało, przechodziło, zdobywało punkty i bez większego problemu powinniśmy to pokonać. Ta muzyka jest spoko, naprawdę. Muzyka jest naprawdę bardzo w porządku, okej jest. No dobra, teraz potrzebujemy dobić sobie kolejny poziom, czyli tutaj większe, mocniejsze nasze spajki. Nasze pineski muszą być zdecydowanie mocniejsze, bo na tym aktualnym poziomie, no, słaby wygląda. Okej, są już zrobione, więc teraz te następne się pojawiają i już będą silniejsze. Runda czwarta, jeszcze tylko 3 rundy przed nami. A jak na razie widzicie, większego problemu to tutaj my nie mamy. I o to chodzi, o to się właśnie rozchodzi. Żeby jednak to szło nam jak najprościej. 800 i 900, wow, tu tylko 900 kosztuje? Nawet można później, jak będziemy grali, na tych poziomach trudniejszych, naprawdę trudniejszych, postawić sobie od razu tego zamiast szybszej produkcji jeszcze. To by nie było aż takie głupie, tak naprawdę. Spokojnie na tych spajkach da radę tu wygrywać. Trzeba móc je postawić, bo jeśli na tej wodnej mapie, ja spajka nie postawię chyba, co?
i mam wrażenie, że Spider-Man się nie będzie dało w ogóle postawić. Nawet jeśli go postawię, to i tak się on to nic nie będzie nam robił, więc po co nam tutaj ten Spike będzie dostępny w ogóle? No i dobra, jeszcze 50 kasy. Kasiurka, poproszę, to jest strefa wyglądania, nie ostatnia i speeda dajemy. Tu może jeszcze być speed, bo tutaj lidówki nie lecą na tej mapie, więc tutaj nie musimy się nimi w ogóle całkowicie ani trochę przejmować. Ale teraz, no trzeba. Patrzcie, księg 2, patrzcie, wszyscy lecą nad, nawet zostały teraz żółte baloniki też mają szansę, wysyłają różowe, tak, to jest różowy, prawda? Nie ma tak facet, prawda? Facet nierozpadający kolorów, to jest norma chyba, prawda? No, chociaż, może to nie jest norma i taniec, niestety nie mogę zrobić tańca, bo wy go tak nie widzicie, smutaśne. Jednak wolę mieć kamerkę, bo ja mogę wtedy się wygłupiać bardziej. No i co, próbujemy z tym? Ale kurczę, tego nie pokonam się, nie będę mógł... A, dwóch postawić naraz. Prawda? No chyba tak. Czekajcie, a nasze tutaj zadania, które są? Tu jest ta. Bo napisaliśmy, że temu ona jest tam pokazana jako pierwsza. Tutaj. Ten helikopter, bo on jest blisko mnie i dlatego on jest tu pokazany. Przejmuj 70 terytorium, 2000 kas tam było, nice. Bardzo fajnie. Tutaj co mamy? Send supply request. Dobra. Czyli co? Tutaj wysyłamy dla Oli i wizytę mu dajemy i dostaliśmy tutaj kasiorkę, dodatkowy tutaj exp, bardzo fajnie. Dajemy mu jeszcze może gifta i zwizytujemy go, żeby porozwalać mu troszeczkę tutaj baloniki, bo balony rozwalać trzeba, on tu w ogóle jest masakrycznie rozbudowany. Chłopie, łada, a co kurczę, o co, come on. Jak ty żeś się tutaj rozbudował. Co to jest w ogóle? Jakiś wyścig? Biegi? Okej. Nie widzę tych czerwonych w ogóle, a wy widzicie w ogóle? Te czerwone latające. No te zdobyłem wszystkie, a tych czerwonych? Okej, już widzę je. Wydaje mi się, że przedtem ich nie było. Tutaj patrzyłem się teraz przed chwilą. To one dopiero teraz powychodziły, czy jak? Ale tych czerwonych... O, jest kolejny, dobra. Jeszcze jeden gdzieś tutaj się skrywa przede mną. No tak, teraz sobie będziesz szukał przez 2 tygodnie tego czerwonego. Powiedzcie, ile razy już go widzieliście? Ile razy do tego momentu, jak ja teraz to go jeszcze szukam, to ile razy wy już go zauważyliście? O, jest tutaj, dobra, w porządku, wszystko zdobyte, wszystko pięknie, ładnie. Dziękuję za współpracę, było mi bardzo miło ciebie odwiedzić, rzecz jasna. Ach. Otóż ja z prądem się nie będziemy wyrabiać, wiecie co? Przejmę jeszcze ten teren i postawię tu jeszcze jeden watermill. To będzie mi chyba potrzebne teraz, żeby to zacząć już tutaj budować. Bo jednak, no, będzie problem. Właśnie, teraz bym zastanawiał, czy mogę tutaj postawić tego. A skoro jest taka mapa, to mogę sobie to przetestować. Tutaj, i co? Dobra, mogę na wodzie dostawiać. Okej. To właśnie chciałem się upewnić, czy to można na wodzie stawiać. Ale można. Więc spróbuję sobie na tą mapkę w takim razie przejść, jeśli jeszcze tam będę mógł w ogóle wejść do niej, stawiając właśnie tutaj też pana od pitesek. I zobaczymy, jak to się będzie miewało. Dobra, na razie jest git, bez żadnego większego problemu. Potrzebuję, ja zauważam, że brakuje mi minimalnie kasy. Minimalnie tej kasy mi brakuje, żeby tutaj bezpiecznie grać, bo teraz w tym momencie, teraz klikam tutaj jak głupie, jak widzicie to zresztą, bo boję się, że tutaj coś mi przejdzie. Tej minimalnie kasy mi brakuje. Miał jej troszeczkę więcej, tak żebym mógł spokojnie tak już druga, trzecia fala zrobić ten upgrade lepszy, to byłoby troszeczkę lepiej. A tak to jest tutaj lekki, no taki tyci problemik z tym wszystkim. No ale, przecież damy radę, to to dla nas. Nie takie mapki się przechodziło. Ale fajnie, że teraz te łapki są właśnie przy tych spajkach. Przedtem? Gdzie one były? Były przy zwykłych dartach, tych rzucających, tych podstawowych małpkach. Jej, znowu 5 ekstra, super. Ale nie było chyba jej tutaj, w tym miejscu co w tym momencie. Tak mi się coś wydaje. Dobra, jeszcze jeden watermill. Nice, budujcie się w takim razie, bo już mi prądu niedługo będzie brakowało. O, kolejny, nice, fajnie. I kolejny, co was tak dużo? Co was tak tutaj zaczyna się robić? Ile się mi brakuje tego expa? 300, fuck. Dużo mapek jeszcze przede mną było potrzebnych.
Próbujemy to? Czyż nie, nie mamy szans. Nie mamy szans. Dobra, idziemy tutaj do terytoria. Zobaczymy, czy tutaj faktycznie da radę tego expa zdobyć. A tak? Czy weźmiemy sobie coś? Out free. Rolling. Again. I co to będzie? Boost dodatkowy. Nie, czemu dla nich? Ja ich nie mam. Czemu dla nich? Gdzie mam go, no ale... O, tak średnio mi jest go stawiać, tak naprawdę. Postawiłem w tym miejscu, a co na samym moim końcu? Jak się wydaje, tutaj. Żeby jednak był czas na postawienie ich. No dobra, leć pan z koksem. Już się boję tego. Już się tego naprawdę boję, bo to może się dla nas źle skończyć. Na razie, no okej, okej. No ale mówię, potrzebuję to, żeby zdobyć jak najszybciej. Ja powinienem jak najszybciej zdobyć kolejny poziom właśnie z tej strony. Dopiero później możemy mieć te upgrade'y. Aj, kurczę! Przeszli! Fuck! No, jak mówiłem, będzie ciężko. Nie wiem, czy to da radę. Brakuje mi tutaj troszeczkę tej kasy. Troszeczkę kasy mi brakuje. Ale liczę, że postawię tego. Ojoj, cool. Ojojku, będzie bolało. Jest, dobra, jest upgrade'ik. Teraz są mocniejsze moje te. Dupa. Dupa blada. Nie mam szans. Nie mam szans. Mam te mocniejsze teraz, spoko, ale to i tak czy siak tutaj idzie za dużo tego. Brakuje mi poziomu. Brakuje mi zdecydowanie poziomu. Niestety, ale mi tego poziomu tutaj za bardzo brakuje. Tak ze trzy poziomy jakbym jeszcze miał. Tak ze trzy poziomy. To by było spoko już. Byłoby więcej kasy. Teraz no niestety. Potrzebujemy expa w takim razie. Może tutaj spróbujemy? Czekaj, gdzie tutaj jeszcze jest jakiś skarbek? Tutaj jest skarb. Idea, jesteśmy w stanie go zdobyć, tak mi się wydaje. Spróbujemy do niego podejść. Lecimy tą samą techniką, rzecz jasna, moi drodzy. Tą samą techniką. Czyli stawiamy spajki. Na końcu. Pęd jak najszybszy. 11 fal przed nami. Co tam, YOLO, damy radę. Co to dla nas? I tak naprawdę zdobędziemy tylko i wyłącznie to, a podejście do kolejnego poziomu zrobimy później, jak zdobędziemy ten kolejny upgrade dla naszych spajków. I może uda mi się tak naprawdę coś tutaj jeszcze zdobyć. Coś mi strzeliło, ale nie wiem co tutaj. Tak naprawdę nie wiem, czy to było słychać u was tak samo, ale u mnie coś by nam strzeliło. Tak rozpada się mieszkanie, tak mi się wydaje. To jest prawdopodobnie to, dokładnie. Więc ciekaw, czy teraz YouTube znowu mi się przyczepi do... blokowania moich filmów, tak, YouTube zaczyna mi przyczepiać, że filmy są nieodpowiednie. Tak, a przy tłumaczeniu zawierają treści erotyczne. Jest, super! Tak, to na pewno jest to, ja jestem przekonany, to na pewno jest to. Dobra, upgrade'ik jest, skorzystanie z dźwięków szybciej, bo teraz jest tutaj za mocno troszeczkę. A ja potrzebuję tutaj o wiele więcej baloników, o wiele więcej pieniędzy potrzebuję. Oj, mocno obrywa, mocno. Teraz co, te czy szybkość? Runda czwarta, więc zrobimy sobie na szybkość. Wydaje mi się, to będzie chyba lepsze wyjście teraz w tym momencie. A później możemy zrobić dopiero ten. Tutaj nie spodziewam się lidowych, bo nie było przynajmniej ich pokazanych. Skoro nie było one pokazane, to prawdopodobnie tutaj ich nie ma. Mówię prawdopodobnie, bo oczywiście wiecie, to może bywać z tym różnie. Raz mogą być, a raz może ich nie być. Więc no cóż, no cóż, no co się poradzi, takie jest życie. Teraz zrobimy ten napis od razu, czyli klikając przyciskiem, żeby później nie było. Wybaczcie, ale musiałem po prostu. Nie no, z tą szybkością powinniście sobie już dać radę. Będę teraz zrobić jeszcze ten upgrade'ik i... To jest runda szósta. No siódma byśmy to zrobili. A, no właśnie, nie wiem czy nie jest za późno. To jest cały ten problem. Ja się obawiam, że te upgrade'y ja robię zdecydowanie za późno, niż one powinny być wykonane. Ale no niestety nie jestem w stanie, nie stać się na to. Runda siódma, no właśnie. W tej rundzie przytem szły mi te lidowe. Udowidzicie, spokojnie teraz, już na tym poziomie. Dopóki nie będzie lidowych, damy sobie spokojnie radę. Przy lidowych dopiero wtedy zaczynają się nam schody. A upgrade nas ostatni, już są te podpalające, czyli te, które pozwalają nam rozwalić te lidówki. Czyli te lepsze tutaj idą nam. Kolejne gry są
pewnie tam kosztem koło kilkudziesięciu tysięcy i takich nie zrobimy. Nawet nasz bank tyle nie pomieści. Chyba szczelimy sobie tutaj jeszcze jednego kolegę. Czemuż by nie? Możemy, stać nas na to. Jego oczywiście tutaj broń się rozwalały dosyć szybko, ale to nie ma większego problemu. Zawsze przynajmniej kilka sztuk nam on ściągnie. A ten z tyłu, no jak widzicie sami, on łoi. On już łoi dosłownie. On rozwala bez żadnego większego problemu. I to jest spoko, to jest bardzo, bardzo przyjemne. A co się dziwić, on już ma swój poziom. Tak właśnie, te szybkie tutaj idą. To właśnie jest to najgorsza rzecz właśnie dla spajków, bo czym one szybciej idą, tym mniej spajków jest w stanie wyprodukować. A czym mniej ich mamy, tym mniejsza linia obrony. No wiadomo, to jest logiczne wręcz. To jest mocne, patrzcie jaka grupa. Patrzcie jaka grupa i teraz dżum, się przebili. No niekoniecznie. Niekoniecznie. I ostatnia runda finałowa. Widzicie, teraz poszły te bardzo szybkie, więc do tego spajka blisko, to nie miałbym żadnych, dosłownie żadnych szans. Teraz tylko lepszego raz zbuduję upgrade'ik. No i dobra. I gra jest moja. Runda moja, runda wygrana. O to właśnie chodziło. Dostanę jeszcze tutaj 5 czerwonych baloników ekstra od gierki. To będzie przyjemne, bardzo, bardzo przyjemne to będzie. No i o to właśnie się rozchodziło. Tak to powinno teraz tutaj wyglądać. Nice. A sobie teraz muszę tutaj troszeczkę czegoś wlać. Ale niestety herbatki nie ma, bo jest już za późno w nocy. Jest mega, mega późna godzina w nocy teraz dla mnie. Bo miałem troszeczkę jeżdżenia, no i niestety tak to wyszło mi. Co dostałem? 10? Miałem wrażenie, że dostałem dychę. Dobra, no i teraz jest kasiorka nasza. I 100 levela, no troszeczkę mało, ale to jest poziom hardy. Dobra, podejdźmy do niego, zobaczymy. Weźmy sobie supplye, to jest 400 kasy, tak? Nam troszeczkę pomoże, szybciej się zbudujemy dzięki temu. I teraz chciałem zbudować się blisko tutaj końca tak naprawdę. Ale na samym końcu... tu mogę się zbudować. Tutaj bez sensu. Tutaj, no nie, to za bardzo przy końcu. Tutaj na krawędzi samej, że tylko to, co nam tutaj obstawiał. Dobra, lecimy z koksem. Supply poleciał, bardzo fajnie zdobyty. Więc już mamy ten upgrade na start, wręcz dostępny, więc to będzie mega dobre. Liczę, że dzięki temu wsparciu na początku spokojnie przejdziemy to nie tracąc nic, chociaż lepiej, żeby tych żółtych ataków nie było za dużo. Jak sami widzieliście, no to prawie by chciało przejść i to byłoby smutne, gdybym taki atak tutaj przeszedł. No ale liczę, że będzie ok. Potrzebuję zbudować szybciutko ten upgrade'ik. Tak jak mówiłem, tutaj idą już lidowe. Chyba, chociaż tu były takie dziwne... lodowe. Ej, on się zmienił? Miałem głupie wrażenie, że on się zmienił, ale to chyba mi się przewidziało. Chyba tak. I to by było chore. Chyba teraz to chcę zrobić. A później dopiero zrobimy szybkość. Może źle. No ale mam nadzieję, że będzie ok. Dobra, na razie jest w porządku. Teraz zrobimy ten, później postawimy kolejnego tutaj spajka obok. Dobra, ojejku! Fuck! Oj, żem zmanił, jednak szybko potrzebuję. Supply na początek, dobra, jeszcze raz. Jeszcze jedno podejście. Ale teraz zrobimy tutaj jeszcze tego na przyspieszenie. Kładzenia. Bo i było za mało. Dobra, biggie. Bigger, biggest! Tak, bajki dla mojej córki, tak właśnie cały czas tam mówią. Ale ci, którzy mają dzieci, to pewnie wiedzą, o które chodzi, bo to nie wiem, jakaś mania jest na to. Przy nich przynajmniej, przy maluchach. Okej, na razie jest w porządku. Trzymamy się samo jak przedtem. Oby się nas udało. To bym mógł postawić do niczego, ale... znaczy ja chcę to stawiać, chyba nie. Niekoniecznie. To potrzebuję zrobić szybciutko. Runda trzecia. To było chyba w rundzie czwartej albo piątej. Tak nas rozgromili. Ej, zobaczymy. Okej, leci jakiś taki dziwny ten leciał, ale spokojnie dajemy sobie z nim radę, więc jest okej. Szybko. Busta potrzebuję. Dobra, jest buścik już, dobra. Jest buścik.
Więc teraz stawiamy tego wiele, wiele więcej. Teraz pytanie, czy stawiamy to, czy postawimy drugiego? Postawimy tego. Tego postawimy pierw. Tu jest ten busi, widzicie? O wiele więcej tutaj ich stawia, więc jest większa szansa na obronę. Czy to jeszcze nie była ta runda? To była ta, piąta runda. Piąta runda, bo to było to, co by tak rozgromiło. A, patrzcie się minimalnie. Dosłownie na samą... Ja cię kręcę. To prawie nas rozwaliło. To nas dosłownie prawie rozwaliło. Dosłownie. To czy to, fakt, buduje to. Mam nadzieję, że nie będę żałował tego. Dobra. Teraz zbieramy na kolejnego, bo też już jego nie możemy za bardzo rozbudować. Więc zbieramy na kolejnego. Ej, on rozwala na raz, widzicie? On chyba na raz tam całą kupkę zebrał. Tak czy nie? Ale to było głupie. Ktoś miał takie wrażenie, że on rozwalił nam na raz to. Więc co, postawiłem tutaj ninja z góry. Albo tak, tu z góry postawimy ninja. Tak zrobimy. To będzie chyba w porządku. Odbijanie się. I teraz na speeda. Dobra. I teraz na przebicie. Jeszcze strzelimy tutaj. W takim razie, okej. Okay. Runda kolejna, dziewiąta. Na razie widzicie, on sobie sam daje radę, a on będzie tutaj produkował tego sporo. Postawimy tutaj jeszcze jednego tutaj z dołu, oczywiście. Rzecz jasna. Czyli tego, że postawimy Spike Factory na dole. Ten tu ma zasięg fajnie tutaj na samą górę, dzięki temu, że ma ten upgrade jeszcze strzelony pod zasięgi. I to jest git. Teraz jeszcze jeden. Jeszcze troszeczkę kasy. Dobra. Stawiajmy. On będzie na przodzie. Też nie wiem, czy lepiej, czy on byłby z tyłu, ale nie mam sposobu, jak tam z tyłu już postawić. Idziemy dwa razy w lewo. Jemu nie zrobimy szybkości. On jest jego wsparciem póki co bardziej. Dobra, jest na razie git. Na razie jest chyba w porządeczku. Nie mam wrażenia, ale klikam jak głupi teraz tą lewą stronę, żeby to się polepszyło jak najszybciej. Mam nadzieję, że oni faktycznie by rozwalili już wszystko, ale jest na razie w porządku. Jest fala 11, czyli ja będę działał 12. Więc nie no, chyba takie zestawienie Ninja plus Spy Factory to jest dobry zestaw. Mega dobry zestaw, to się wydaje. Podaję radę. Daję sobie radę tutaj teraz. Dobra. Jest już strona lewa zrobiona. Prawie pewnie nawet nie zdążę już zrobić. Tak mi się wydaje. I finałówka. Finałówka. O to chodzi. O to chodzi. Dawajcie, pokażcie teraz, co tutaj potraficie. Pokażcie, czy jesteście w ogóle warci mojego zachodu. Są już dwa na full. I co? Ninja postawimy. Chyba nie zdążymy. Snajpera. Nie. Sniper też bez sensu. I no, ninja jest spoko, ale ninja jest mega dobry. Na takich mapkach widzicie, on jest mega, mega dobry. Rozwala te od razu nam, więc tym bardziej jest fajnie. Dobra, no i kasiorka zdobyta. Okej. No i oczywiście mapki sobie skaczą. Jak ja to lubię. Pressure, ile? 2000. Okej, może być. Bardzo, bardzo, bardzo okej. Teraz co tu możemy zaupgradeować? Szkoła ninja. Tego nie lubię. Wolałbym na to poszedł na double shot. To byłoby lepsze. Potrzebuję punktów 180. Troszeczkę sporo, tak żeby czekać, wiecie, tak żeby całkowicie czekać tutaj, nic innego nie robić. Co bym w takim razie mógł tutaj strzelić? U was mam chyba wszystko, prawda? Co potrzebuję? Tak, u was mam wszystko, ale ja, wiecie co? Widzę teraz, że to już jest 29 minut, więc skończymy w tym miejscu, bo to jest tak czy jak jest długi już odcinek. Chciałem 25, żeby było. Więc dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, dajcie znać oczywiście w komentarzu. I zapraszam was serdecznie na kolejne odcinki z Bloons City. I oczywiście zapraszam was na moje media społecznościowe. Na Facebooka, SafeMode TV, jak też na Instagram, SafeMode TV. Na razie i do usłyszenia. Hej, hej, pa!